Hej besties, w ostatnim odcinku ogłosiłam wam the big news, że wyprowadzam się sama w wieku 18 lat do Warszawy. Podpisałam umowę, odebrałam klucze, mieszkanie jest już oficjalnie moje i w końcu mogę rozpoczynać faktycznie proces przeprowadzki. Dlatego dzisiaj zapraszam was na pakowanie ze mną, spakujemy wszystko, całe moje życie do kartonów i toreb. Myślę, że będzie ciężko, ale razem damy radę besties. Let's go pack together. Okay, I don't even know where to start. Ja wiem, że połowę rzeczy zapomnę, więc jakby jaki jest sens w tym? No ale dobra, let's go. Takich najpotrzebniejszych rzeczy. Muszę spakować oczywiście pościele, kołdry i tak dalej, bo tego nie ma w mieszkaniu. Muszę spakować wszystkie moje kosmetyki, biżuterię, moje rzeczy do pracy, w sensie jakieś tam mikrofony, kable, sratatata, inne rzeczy do szkoły, wszystkie moje jakieś tam notesy, nie notesy i oczywiście ubrania. Z ubraniami będzie najgorzej, bo mam taki syf w garderobie, że ja muszę to wszystko spakować, a potem jeszcze wszystko posprzątać. Więc pray for me, naprawdę pray. Tutaj w ogóle dzisiaj byłam z mamą na zakupach i kupiłam mi, za co bardzo dziękuję, w ogóle bardzo miło. Jakieś takie kilka najpotrzebniejszych rzeczy, typu papier toaletowy, sraj taśma. Tutaj też jakieś chusteczki, jakieś rzeczy do mycia, jakieś worki, dzbanek filtrujący wodę, bo tego tam nie ma w mieszkaniu, więc to będzie bardzo potrzebne. Także super. Zacznę się pakować do tego pudła. Mam tylko jedno pudło, resztę będę pakować w torby. No ale jakby it is what it is. Zacznę sobie od moich kosmetyków. Mam ich dużo za dużo, ale wezmę tylko te najpotrzebniejsze. Teraz pakuję wszystkie moje elektroniczne rzeczy. Moje statywy i w ogóle mikrofon obowiązkowo. Zastanawiam się, czy jest sens brać tą drugą kamerę, tą moją starą, taką wideową. Dobra, no wezmę najwyżej. Będzie leżał nieużywany. Kable do kamery, bez nich też nie mogę jechać. Przejściówki. O, ja nie wiedziałam, że ja mam taką przejściówkę swoją. Okej, okej, fajnie. Moje wszystkie ładowarki, bo ja mam oddzielne ładowarki i do słuchawki, i do mojego telefonu, i do mojego telefonu służbowego. Speaking of which, powinnam spakować. Dobra. Znalazłam go. Do tego wszystkiego będę jeszcze oczywiście dopakowywać ten statyw, na którym teraz jesteście. No ale to jak skończę, też laptopa, moja ładowarka telefonu, laptopa i tak dalej, to wszystko oczywiście też pójdzie, ale no na razie tego wszystkiego użyłam, więc to zostanie takie, wiecie, na ostatnią chwilę do dopakowania. To jest moja ulubiona gra, zawsze w nią grałam, jak byłam mała z moim tatą i po prostu I love it, więc ja to biorę do mieszkania. I czarne historie też są super. I to takie dwie malutkie gry, więc myślę, że nie zajęło dużo miejsca. Ten karton już się ledwo mieści, cokolwiek w nim, więc chyba muszę go już zamknąć i po prostu zacząć pakować w torby. Bo z moich takich personalnych rzeczy wydaje mi się, że to już wszystko, no nic więcej raczej nie potrzebuję. Bo wszystkie jakieś, nie wiem, płyny, coś tam sobie podokupuję tam już na miejscu. No, 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 actually stop. Prawie bym pojechała bez everything but the bagel seasoning. Damn it, nie, to biorę, to biorę. Nie ma opcji, żeby z tego jadę. Wracając, wydaje mi się, że to wszystko, tak jak powiedziałam, jeszcze tylko rzeczy z łóżka. Chcę też moje lampeczki zabrać, które mam nad łóżkiem, bo tam się przyda. Trochę światła takiego fajnego. No i ubrania. Ja już się zmęczyłam, nie lubię się pakować. Fun fact, tego kwiata też będę musiała wziąć, bo ogólnie mój brat dał go Tomkowi na święta. Nawet nie wiem, jak się tym zajmować. To jest olbrzymia torba od mojej host mamy. Dałam ją jak się pakowałam w Stanach, bo nie miałam walizki. I teraz pakujemy ubrania. Nie chce mi się tak bardzo. O, teraz mamy bluzkę. Jeszcze mam taki syf, że to jest hit. Zerwieczkę. Ej, no, no, Lauri. Spodnie. O, no, piżamka się przyda. O, dzięki nie mnie. Jest i słodzie. Co to jest za góry? To jest moja piżama, ale taka różowa, to ja jej nie chcę. Odbuszę tutaj, dobra? Etam. Etam. Muszę też wziąć moje wszystkie topy na siłownię. Mam dwa takie same. Nie wiem, co mogę jeszcze spakować. Jakieś sukienki też muszę spakować, bo mi się szykuje sporo urodzin, jakiś imprezek, więc to wezmę. Co, myślisz spakować, Laura? Nie, to chyba trochę za mocno, co? Nie.
Nie? Co, myślisz, że ja będę chodzić w tym topie? Tak, na przykład na imprezę jako. A, i ty, okej, czyli ty będziesz moją stylistką na imprezy? To będzie na imprezy twoje. No pokaż do kamery, co będzie na mojej imprezy. Tak, Laura chce, żebym założyła różowy top na imprezy. No dobra, no założę. Jestem. Co? Co zrobisz? Spokojnie do ciebie, mówię. Tak, spokojesz się do mnie i mam cię wziąć? Tak, będę sobie tu leżała na butach. Okej. Ale jesteś słodka, nie, no nie mogę. Nie, no zachowałam. Aaa, taki żart. Nie śmieszne, nie? No. Nie. Idę tam spać. Idziesz spać? Super. Będę tu spała gdzieś. Majtki. Ona się pakuje dla mnie. Kadek. Tak, to wszystkie pakujemy. Okej. Okay. Bierzmy. Po co? Ulala. Ej, no ale on jest ładny. To mi go daj. Nie. Tak, dzięki. No, give me, dawaj mi sweter. Ponieważ... Co robisz? Laura, jest... Zasłoniam kamerę. Ja ogólnie potrzebuję właśnie małej walizki, bo jeszcze będę wyjeżdżać w styczniu na taki bardzo fajny wyjazd. So stay tuned. Też mam wszystko, będzie vlog. Jedną małą walizkę muszę ze sobą zabrać, więc przy okazji się w nią spakuję teraz. Ubrania spakowane. Powiem wam, że I am dying, like for real. Tutaj jest tak, moja torba na siłownię, plus wsadziłam tam do niej poduszkę i koce. Tutaj jest torba z ubraniami, walizka z ubraniami. Kwiatek, tutaj te wszystkie rzeczy, co wam mówiłam, że kupiłam takie do domu. Tam jest jeszcze ten karton z moimi pierdółkami. Ja naprawdę chciałam się spakować w jedną torbę. Ja chciałam spakować mało rzeczy, bo no jednak nie przeprowadzam się na aż tak długo. Spakowałam mniej rzeczy, lecąc do Ameryki na rok. Tak, to są moje problemy. I teraz tak, mam jeszcze ręczniki do spakowania, wszystkie poduszki, koce. I chcę też zdjąć światełka, tak jak wam mówiłam. Ale po prostu, już tak mi się nie chce, jest 15. Robię to od jakiejś 11. Po prostu nie chce mi się, jeszcze kicia przyszło. To mój pierwszy kotek w życiu. Mam już chyba od 10 lat i po prostu jest moja bestia. Spakowania. Resztę rzeczy dopakowałam następnego dnia rano, kiedy już jechałam do Warszawy ze wszystkim. Więc teraz w końcu zapraszam was na faktyczną wprowadzkę i na moje nowe przygody w nowym domu. Stay tuned!